Węgla nie ma, ale jest koks. Koks opałowy, który dotychczas dystrybuowany był do dużych zakładów przemysłowych, tej zimy może ratować trudną sytuację energetyczną. W koksowni bytom będzie sprzedawany indywidualnym odbiorcom i jak się okazuje, tona koksu jest dziś tańsza od tony węgla. Koks jest też wydajniejszy i przede wszystkim dostępny dla każdego bez limitów. Warto jednak podkreślić, że koksem opałowym można palić w wybranych kotłach. Musimy mieć specjalnie przystosowane kotły, z reguły z rusztem wodnym, ale można palić też w zwykłych piecach, które posiadają ruszt żeliwny. Żeby koks prawidłowo się spalał, trzeba zapewnić odpowiednią ilość dostarczanego powietrza i zapewnić prawidłowy ciąg komina, który powinien wynosić od 10 do 30 paskali. Optymalne do ogrzania mieszkania. W składzie koksu znajduje się co najmniej 90% czystego węgla, co wpływa na jego wydajność grzewczą i tym samym ekonomię. Bo tak na przykład, jak mówił kierownik koksowni, przy zużyciu 4 ton węgla w sezonie grzewczym, koksu potrzeba tylko 2 tony na ogrzewanie mieszkania przez cały sezon. Co warto wiedzieć, koks jest bardziej ekologiczny niż węgiel. Jest to paliwo zdecydowanie czystsze od węgla. Koks jest produktem powstającym z węgla, jak już wcześniej mówiłem, z węgli koksowych, specjalnego rodzaju przystosowanych swoimi właściwościami do realizacji procesu koksowania. W wyniku koksowania uzyskujemy gaz koksowniczy, który jest także cennym, ubocznym produktem procesu technologicznego koksowni. Gaz ten cechuje się tym, że wszystkie części lotne, szkodliwe potencjalnie dla środowiska w wypadku spalania węgla, trafiają do instalacji oczyszczania gazu koksowniczego. W przypadku spalania węgla substancje te trafiłyby do pieców mieszkańców, a w konsekwencji byłyby wyemitowane do atmosfery, negatywnie wpływając na środowisko. Koks opałowy już jest możliwy do kupienia, a zamówienia można składać zarówno poprzez infolinię telefoniczną koksowni Bytom, jak i drogą internetową. Koksownia Bytom zapewnia, że sprzedaż jest nieograniczona jakimikolwiek limitami, a surowca na pewno nie zabraknie dla nikogo. Rocznie koksownia wytwarza średnio 220 tysięcy ton. Naszym jednym z pierwszoplanowych działań to jest walka ze smogiem. Wyszliśmy z tą propozycją właśnie tej ceny specjalnej dla mieszkańców Bytomia. Ta cena na dzień dzisiejszy to jest 2150 zł za koks luzem, a 2250 zł za koks konfekcjonowany w worki opakowania 20-kilogramowe. Aby skorzystać z oferty dla mieszkańca Bytomia, wystarczy udać się do Urzędu Miasta po zaświadczenie o zamieszkaniu lub przy składaniu zamówienia w koksowni okazać rachunek za prąd.